Tak, możemy zacząć. W ogóle was jest strasznie dużo, co mnie cieszy z jednej strony. No, naprawdę dużo, dużo, dużo osób zainteresowanych jest. W ogóle tutaj szapoba dla organizatorów za poruszanie takich tematów. Mam nadzieję, że to będzie odpowiedź na wasze pytania, jakie was nurtują. Jakbyście mieli jakieś pytania w trakcie tej prezentacji, to śmiało walcie. W różny sposób. Tak, tak. Opowiem wam dzisiaj o zarządzaniu projektami. Ukończyłem Politechnikę Warszawską i po ukończeniu Politechniki Warszawskiej zacząłem prowadzić projekty w Orange przez 3 lata w tej części mobilowej. Jak pamiętacie, kiedyś Telekomunikacja Polska była część mobilowa, czyli ogólnie Orange i część Telekomunikacji Polskiej, taka stara TPSA. Obecnie to się nazywa mobile, znaczy Orange Fix, domena Fix. I po 3 latach pracy w Orange'u przeszedłem do firmy Asseco Poland i tam prowadzę projekty również dla Orange'a, dla części fixowej, czyli dla tej części związanej, że tak się mówi, stara telekomunikacja polska. Czyli te wszystkie rozum i serce, to są te produkty, które wdrażamy. To bardziej chodzi o aplikacje. Jakby my sieci, czyli nadajniki i cała sieć, czyli zbieranie całego transferu radiowa, to nie. To jest tak zwany OSS. Systemy OSS to są takie systemy zintegrowane. Nie wiem, czy tak wam tutaj zarzucać taką manoklaturę. Natomiast druga część systemu to są te systemy aplikacyjne, czyli już przychodzą zdarzenia do nas z sieci, wpadają do systemu billingowego i my tam je bierzemy i mielimy i patrzymy sobie, osoba, która dzwoniła, jakie ma oferty, jak ją charge'ujemy, po jakiej stawce i na końcu przez różne systemy przychodzi, ta osoba może sobie zweryfikować, jakie ma na końcu zestawienie, chociażby billing szczegółowy, nie? Tak wstęp, nie? Dobra. Przedstawię się, bo jesteśmy sobie jeszcze obcy, nazywam się Paweł Pełka. Powiedziano mi, że mam godzinę czasu, żeby z wami porozmawiać na temat projektów. Rzucę wam zajawkę. Mam nadzieję, że część z was, znaczy mam nadzieję, jeżeli część z was osób ma takie ambicje i ma taką chęć, żeby prowadzić projekty, mam nadzieję, że wam trochę zarysuję, jak to wygląda, jakie są strony takiego kierownika projektu, czyli strony techniczne, strony twarde i strony miękkie. Tak, pewnie słyszeliście jakieś hard skillsy i soft skillsy, teraz jest to bardzo powszechnie taka nomenklatura angielska używana. Tak więc powiemy sobie o takich twardych rzeczach, czyli już idąc do prezentacji, powiemy sobie o twardych rzeczach, czyli o project managementie, takich trendach w IT, czyli jakie są metodyki. Wiem, że dzisiaj była metodyka skramowa, to się uśmiecham do koleżanek, które prowadziły dzisiaj taką tą waszą rozmowę, wykład, taką prelegencję. Będę chciał również do skrama trochę tutaj opowiedzieć jakieś dwa zdania, żeby pokazać wam, jakie są różnice, chyba że to było mówione, ale być może nie wszyscy byliście na tym wykładzie. Następnie powiedzieć wam o takich umiejętnościach menedżerskich. Bo to nie jest tak, że wy przychodzicie, nauczycie się z dokumentacji jedną metodykę, albo poznacie drugą metodykę. Metodyka to jest dla was, jako dla osób, którzy będą w przyszłości prowadzić projekty, jakby język programowania, jakby mamy swoje nazewnictwo, mamy swoje dokumenty w pewnym momencie, które muszą kiedy powstać. I to tylko pomaga nam, żeby wspólnie dogadać się w projekcie. Między innymi organami, które biorą udział w całym przedsięwzięciu, na podstawie danych ryzyk jesteśmy w stanie sobie już danym językiem omówić, gdzie są problemy i jak możemy je rozwiązać. No i na koniec jest takie pytanie, które pomyślałem sobie, że zadam, ponieważ część osób później po takim wykładzie mnie się pyta, jaka jest zależność. Czy ten kierownik projektu powinien być merytoryczny technologicznie? Czy on powinien znać dokładnie język programowania, te technologie, w których on coś wdraża? Więc na to pytanie sobie odpowiemy na koniec. No i zacznijmy od tego pierwszego, bo tego tematu jest bardzo dużo. W godzinę czasu to będę mógł wam naświetlić i tak nastawmy się na to, że naświetlimy sobie główne punkty. Będę starał się wam opowiedzieć też z mojego doświadczenia 6-7-letniego w prowadzeniu projektów zawodowo, jak na jakie aspekty, jak to wygląda ze strony takiego kierownika projektu, różne rzeczy. Natomiast umiejętności menedżerskie to powiem trochę sobie o psychologii.
mi się wydaje, że tak możecie wyglądać, jeżeli byście chcieli prowadzić jakiś projekt. Osoba, która jest niedoświadczona, to może pomyśleć sobie, że ja nie wiem, co robić, nie wiem, gdzie się złapać, za jakie elementy. Więc żeby wrócić do podstaw, na wstępie w tym pierwszym punkcie będę chciał wam trochę powiedzieć o samych projektach. Czyli co to jest projekt, co się na niego składa. Jeżeli chodzi o metodyki, to może od tego zacznijmy. Ja wywdzieliłem sobie trzy metodyki, chociaż można ich więcej znaleźć i można powiedzieć sobie, że ich jest trochę więcej. Natomiast taką główną to bym powiedział, że jest PRINCE 2. Jest to metodyka, która została wymyślona w Anglii. Miała tam swoją różną historię. Natomiast tutaj mamy jeden dokument, który nam opisuje standardy prowadzenia projektów. Każdy etap projektu, jaki ma produkt, skupia się na takim środowisku zintegrowanym, bo tak naprawdę PRINCE to oznacza prowadzenie projektu w środowisku zintegrowanym, czyli tutaj mówimy sobie, że kierownik projektu jest takim mediatorem, taka mediacja między zespołem wykonawczym, a biznesem, tudzież ciałem, który podejmuje decyzję. Takim ciałem jest bardzo często komitet sterujący, na którym są dyrektorzy po stronie biznesu, po stronie IT i oni podejmują ważne decyzje. Jakby kierownik projektu ma za zadanie przedstawić im, jakie są skutki, jakie są problemy i oni wspólnie podejmują decyzję, a potem ten kierownik projektu ma za zadanie wdrożyć tę daną decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o PMP, to jest bardziej taki zbiór zasad, reguł, jeżeli chodzi o prowadzenie projektów. Jest taki PM Book, który opowiada o tym, jakie są etapy w projekcie, natomiast nie mówi szczegółowo, jakie produkty powinny powstać. Też ta metodyka mówi o tym, a na przykład ona w ogóle przyszła ze Stanów i jest powiedziane, że no między innymi jest wykorzystywana też w wojsku, też i w IT. Można ją przełożyć na wiele projektów również prowadzonych na studiach. Można powiedzieć, że według tych reguł i zasad można zorganizować takie WDI, tudzież inne przedsięwzięcie na uczelni, czy również wykorzystać to w pracy zawodowej. Natomiast tutaj jest zamysł taki, że kierownik projektu jest takim guru, czyli ten PM to jest taki guru, on podejmuje wszystkie decyzje. On ma budżet, ma zakres, ma swoich ludzi, ma harmonogram i już nie ma takiego zespołu, takiego związanego i złożonego z dyrektorów, tylko on jako ta osoba odpowiedzialna za cel ma te problemy rozwiązywać, podejmować decyzje, a będzie potem rozliczany finalnie z tego, co mu się uda zrobić. Mamy jeszcze Agile, czyli Scrum. To jest taka metodyka zwinna. Teraz bardzo dużo się mówi na ten temat. Te metodyki firmy bardzo chętnie wprowadzają jako alternatywa do takiej metodyki, która produkuje bardzo dużo dokumentów. Na przykład jaka jest różnica między porównam PRINCE'a i Agile'a. To jest taka, że w PRINCE'ie mamy taką sytuację, że tam każdy etap, wymagania biznesowe, które powstają, to te wymagania biznesowe są opisywane wszystkie, jakie są. Następnie robimy realizację, implementujemy, kodujemy, testujemy sobie i po tym testowaniu dajemy klientowi, proszę bardzo, zweryfikujcie, czy to jest to, co wam chodziło. Dostarczamy wam de facto te wymagania, które opisaliście i które zdefiniowaliście na samym początku projektu. Natomiast czasami się zdarza, miałem takie sytuacje w projekcie, że już na etapie testów odbiorczych, czyli tak zwanego sprawdzenia biznesu tego systemu jako produktu końcowego, biznes mówił, że nie, nam chodziło o coś innego. I później jako kierownik projektu ja mam taki później case, tudzież taką sytuację, że muszę dogadać się, znaleźć, gdzie jest ta kość niezgody i dlaczego jest taki, że tak powiem, kolokwialnie rozjazd między tym, co zostało spisane jako wymagania, a tym, co zostało wydewelopowane. I są takie sytuacje, miałem taką sytuację w projekcie, że osoba jedna powiedziała, że na ekranie pierwszym chce mieć podgląd do takiej, powiedzmy, części windykacyjnej, tak to powiedzmy sobie. To dotyczyło czegoś innego, ale tak tylko obrazowo. Natomiast ta część windykacyjna zawsze się mieści w drugim, na drugim ekranie. Czyli my zrobiliśmy tak, jak było napisane, żeby na pierwszym ekranie podłączyć coś, co de facto powinno być na drugim, ale tak brzmiały wymagania. Natomiast biznes, widząc efekt, powiedział nie, to nie tak, nam chodziło o coś innego. No ale de facto po polsku było napisane bardzo przejrzyście i jasno, natomiast później
osoby po stronie biznesu wycofywały się z tego, mówiąc, że nie, mamy tu problem. Nam chodziło, żeby to było na ekranie drugim i teraz wy musicie to poprawić. I dla was jako kierownika projektu jest to taki mały problem, bo trzeba się dogadać teraz z dostawcą, żeby on to poprawił, a dla niego poprawienie to jest, trzeba zalokować człowieka, który tego siądzie i to poprawi. No i chodzi o to, że Scrum ma taki wielki plus, że oni na bieżąco, robiąc swoje poszczególne sprinty, czyli poszczególne przebiegi, mają postawione, jaki jest cel, mają wymagania, ale ten biznes z nimi siedzi cały czas. Czyli jak deweloper sobie programuje, no to biznes jest w stanie cały czas patrzeć i mówić, a nie, poczekaj, nie, mi chodziło, żeby to było na drugim okienku. No i wtedy ten deweloper mówi, aha, nie ma problemu, no to przenosimy na drugie okienko, robimy na drugim okienku to dane wymaganie. Też taka te dwie metodyki są takie różne, jeżeli chodzi o samą ideę. Idea Prince'a jest taka, że tu mamy dokumenty, mam swój zespół, ja zespołowi swojemu zlecam, co mają oni zrobić, natomiast w Scrumie to jest tak bardziej, bym powiedział, takie, nie wiem, czy ze mną koleżanki zgodzą, takie podejście bardziej takie przyjacielskie, że słuchajcie, tu jest lista, zróbmy sobie takie spotkanie, które są takie daily Scrum, takie codziennie i sobie omówmy, kto co chce wziąć. Czyli nie narzuca się nikomu, co ma zrobić, tylko osoby sobie same wybierają ten zakres. No. Ja powiem ci, co ja na to uważam, w takim sensie, że być może tyle, ile osób zapytasz, to tyle ci dadzą odpowiedzi i być może one wszystkie będą słuszne, to zależy od podejścia. Ja uważam, że lepiej tego nie łączyć, żeby nie łączyć dwóch metodyk, bo metodyka Prince'owa mówi ci na początku, daj mi wszystkie wymagania, jakie masz, ja ci oszacuję, na kiedy ci to zrobię. W Scrumie masz, podzielmy sobie to, co robimy i testujmy w międzyczasie. Można tak podejść do fazowania projektu według Prince'a, ale wtedy to jest fazowanie projektu. Natomiast Scrum to na zasadzie, ja to tak czuję, że, bo ja mam swoich kolegów i koleżanki, którzy prowadzą bardzo duży projekt, tam budują CRM-a w Polkomtelu i to jest ogromny projekt, tam jest ponad 200 osób zaangażowanych i to też nie jest tak, bo Scrum przewiduje, że osoby, które realizują dany projekt, to jest tam od 3 do 9 tam deweloperów, według tam teorii, tak? Może być ich więcej, mniej. Okej, czyli rozumiem, że wy dogadacie się u siebie w organizacji, że robimy to, ale żeby przyspieszyć sam etap wytwarzania produktu, to robimy to w sposób skramowy. Dobra, tutaj już postawię kropkę. Pozwolicie, że pójdę dalej z prezentacją, bo mam tego trochę tematu. Odpowiadam na twoje pytania. W mojej opinii ja bym tego nie łączył, natomiast nie spotkałem się nigdy w pracy. Być może to funkcjonuje poprawnie, natomiast nie mam takiej wiedzy, więc nie chcę burzyć twojego światopoglądu i powiedzieć ci, że to jest w ogóle słabe, bo nie wiem. Teoretycznie bym powiedział, że to są trochę dwie inne metodyki, trochę mają trochę inne podejście. Ale świat należy do odważnych. Jeżeli to łączycie i to u was działa, no to super. To możecie się dzielić tą wiedzą, jak to łączyć i jak to wykorzystywać, te dwie metodyki wśród innych osób, tak, żeby to wdrażać. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli pójdziecie do firmy X i będziecie prowadzić projekty, to będziecie prowadzić projekty w oparciu o daną metodykę. Tam będą już wzory dokumentów, będzie powiedziane, jakie są etapy, jakie są wdrożenia. Więc zapewne idąc do danej firmy, dowiecie się, że albo oni pracują w Scrumie, albo pracują w jakimś fixie, albo pracują w Prince'ie. Więc to jest różnie, to zależy od organizacji. No tak, ale no my takie przejście teraz mieliśmy. Zawsze robiliśmy projekty w Prince'ie i teraz mamy
U nas klient zdecydował, że wybierzemy metodykę, wybraliśmy właśnie Scruma. No tak więc wszyscy się przeszkolili, zobaczyli jak to wygląda, zdobyli praktyki. Znaczy mówiąc Ci szczerze, to ja tego projektu nie prowadzę. Ja prowadzę projekt dla Orange'a, więc tam mamy już jasną metodykę i wybrany sposób prowadzenia projektu. Natomiast wiem, że de facto jak ktoś prowadzi projekty, to nie jest takim jakimś takim dużym problemem, żeby przejść z jednej metodyki do drugiej. Ja tak uważam, bo to w mojej perspektywie to jest pewien sposób, jakaś ideologia prowadzenia projektów. I to jest ważne, żeby znać, to jest taka część taka twarda, żeby wiedzieć, jak pisać ryzyka, jak robić plan projektu i tak dalej. Natomiast to też jakby nie ogranicza całego aspektu i charakterystyki osoby, która jest kierownikiem projektu. Idąc dalej, ja będę chciał Wam, co do podstawowych pojęć, to być może część osób brała Was udział na innych wykładach i się dowiedzieliście, albo być może macie doświadczenia, albo gdzieś wyczytaliście, co to jest projekt, a co to jest proces. Projekt to jest, tak żebyśmy sobie tylko ugruntowali taką wiedzę, to jest coś unikatowego, coś, co ma powstać w ramach danych zadań, które są poukładane w pewien harmonogram i są do tych zadań przypisane odpowiednie osoby, które są odpowiedzialne za te zadania. De facto każdy ma jakąś rolę, niezależnie od tego, jaka to jest metodyka. Natomiast ja tą swoją dalszą prezentację będę prowadził w oparciu o Prince'a. Tak więc też patrzcie na to, patrząc przez pryzmat tej metodyki. Tak więc zadaniem, czyli wiem, co to jest projekt. Jeżeli coś się powtarza i robimy, dla nas projektem jest wybudowanie jakiegoś albo zrobienie modelu samochodu, natomiast później już go kopiowanie i go powielanie, to już jest proces. Proces, który kolejny raz wytwarza tę samą linię produkcyjną i tam już nie mówimy o projektach, o zarządzaniu, tylko mówimy o line manufacturing czy jakichś innych metodykach, które są wykorzystywane przy produkcji. Tak więc, czy tam Six Sigma, jeżeli chodzi o trzymanie jakości, ale to są też inne metodyki, jeżeli będziecie pracować właśnie, jeżeli chodzi o przyniżenie produkcji, czy przy produkcji jakichś produktów, no to wtedy będziecie z tego korzystać. Jeżeli chodzi o fazy projektu, to wiadomo, że na fazie projektu na początku jest idea. Bardzo często to jest tak, że biznes przychodzi i mówi, zrobiliśmy badania rynkowe, zrobiliśmy sobie, wzięliśmy swoich socjologów, oni podzwonili po ludziach, zrobili ankietę na mieście i tak dalej. I wiemy, że produkt nasz można zmodyfikować. Tu będę się opierał o rynek telekomunikacyjny. Zrobimy sobie New Mobile na przykład, ponieważ wiemy, że konkurencja już ma coś podobnego i chcemy dorównać do nich. Dlatego mamy jakiś nowy produkt, czy też nowy plan taryfowy. Czyli jest jakaś idea. Oni mają po stronie marketingu, czyli biznes ma swoje jakieś szacunki, które dają im ugruntowanie i pewność, że ta inwestycja im się zwróci. Że badają rynek, patrzą sobie jak to w przyszłości, robią sobie różne analizy i wychodzi im, że ten projekt się opłaca robić. Czy mamy jakąś ideę. Następnie ta idea jest analizowana przez ludzi po stronie IT. Czyli ktoś przychodzi i mówi, teraz próbujemy przełożyć wymagania biznesowe na wymagania systemowe, żebyśmy wiedzieli i mieli pewność tak naprawdę, jaki jest koszt tego pomysłu. Bo na samym początku, w fazie inicjacji, jest szacunkowy koszt podany. Natomiast później, w momencie, kiedy już jest analiza i analizujemy wymagania, spotykamy się z biznesem i mówimy, czy aby na pewno o to Ci chodziło i warsztatujemy się, na końcu tego spisujemy dokument, w którym jasno jest opisane każde wymaganie, które będzie zrealizowane, które nie będzie zrealizowane, co jest w zakresie projektu, co nie jest i na końcu podajemy, jaki będzie tego koszt. I tutaj się kończy planowanie i to jest jakby kolejny taki punkt, taki kamień milowy dla inwestora, który podejmuje decyzję, już znając konkretnie, jakie będą wymagania zrealizowane, bo czasami są to takie pomysły, które technologicznie jeszcze nie są możliwe, żeby je zrealizować, albo są uzależnione od jakichś innych dużych zmian w platformach systemowych i muszą poczekać na jakieś inne projekty. Tak więc tutaj na tym etapie inwestor, biznes otrzymuje już całą gamę odpowiedzi na swoje pytania, jakie ma i na podstawie tego podejmuje decyzję, czy dalej inwestuje w ten projekt i go realizujemy, czy na tym etapie mówię, czekam z tym projektem, albo w ogóle go nie robię. Czyli to jest po tej analizie. Jeżeli biznes mówi, super, podoba nam się ten pomysł, widzimy, że mamy na to środki,
czujemy tą inwestycję i widzimy wszystkie zależności, jakie są w projekcie, to róbmy. I nam potem dają taki projekt i mówią, zróbcie, my zaczynamy projektować. Czyli zespół po stronie IT, projektanci systemu, jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby być analitykiem systemowym albo projektantem systemu, to właśnie na tym etapie dostaniecie wymagania i będziecie musieli je przełożyć na język programistyczny. Czyli powiedzieć sobie, ok, no to teraz zatem to wymaganie, żeby w momencie założenia oferty była notyfikacja SMS-owa, to znaczy, że w tym module SMS-owym, notyfikatorowym, chcemy, żeby zrobić jakąś tam konfigurację, jakąś zmianę. I tutaj konkretnie już wypisuję, jaką zmianę chcę zrobić i ta zmiana potem trafia do dewelopera. I potem deweloper, konkretnie mając już swój taki projekt techniczny, czyli mając takie konkretne wymagania przełożone na język informatyczny, on tę zmianę wykonuje. Czyli kolejnym etapem po projektowaniu jest implementacja. W ramach implementacji również jest sprawdzenie tego, czyli programista, nie wiem, czy ktoś z Was programuje, ręka do góry, kto programuje? No to pięknie. Tak jak programujecie, a kto z Was używa unit testów? To brawo. A kto używa unit testów? No to też super, to w ogóle jest bardzo dobre podejście w programowaniu. Powiem Wam, że nie wszyscy używają. Te osoby, które nie podniosły ręki, nie czujcie się, że jesteście jedyni, bo tak jest naprawdę dużo osób, które z racji tego, że czas nagli, nie mamy też tak naprawdę czasu. Czas to jest taka jedna bolączka w projekcie, o czym też powiem na tam kolejnym slajdzie. Unit testy dla osób, które nie programują, to jest jakby takie sprawdzenie od razu w kodzie, robienie sobie różnych narzędzi, które weryfikują poprawność kodu, czy które sam sobie sprawdza. Tak więc z jednej strony programista sam sprawdza, chociaż on wie, co napisał, więc on zawsze jest w stanie sprawdzić i dać taki przypadek, który zadziała poprawnie. Natomiast systemy IT w głównej mierze skupiają się rozwiązania na tym, żeby zbadać te wszystkie przypadki, które spowodują, że to nie zadziała poprawnie. Więc żeby zrobić implementację, następnie przekazujemy to do testów. Przychodzą testerzy, ktoś, kto nie zna tego rozwiązania, na zasadzie ja tego nie programowałem, natomiast widzę, jaka jest dokumentacja biznesowa, biorę pudełko, biorę system, jaki został już zrealizowany i wprowadzam sobie przypadki testowe i prowadzę testy. Czyli na tym etapie weryfikujemy, czy to, co miało być zrobione, czy rzeczywiście jest poprawnie zrobione. I testy z jednej strony prowadzą osoby po stronie IT, jeżeli potwierdzą sobie, że te testy są pozytywnie wykonane, to następnie prowadzi to osoba po stronie biznesu. Biznes mówi, zamówiliśmy sobie, drogi dziale IT, czy tam drogi dostawco, pewne rozwiązanie i teraz chcemy sobie to zweryfikować i potwierdzić Wam, że to jest naprawdę to, co nam chodziło. I w momencie potwierdzenia, kiedy oni potwierdzają, że tak, to, co nam chodziło, mówią, zrealizowaliście nasze wymagania, one w pełni działają poprawnie, robimy wdrożenie. Bardzo często jest to weekend jakiś, tak więc jest tabum ludzi, którzy w weekend w nocy sobie siedzi i pracuje. Oczywiście zamawiamy pizzę, czasami jest jakaś konsola, żeby kiedy czekamy, aż jeden zespół skończy, to drudzy, żeby nie czekać, to robimy jakieś zawody, żeby coś pograć sobie i tak dalej. Natomiast sytuacja jest taka, że wdrożenie to jest moment, kiedy musimy system wyłączyć, żeby podgrać nowe zmiany. Czyli czasami, jak widzicie, że chcecie się zalogować na jakiś portal i widzicie, czy to jest portal danej firmy telekomunikacyjnej, czy też jakiejkolwiek innej firmy, która oferuje jakieś usługi i widzicie, że jakiś kanał jest niedostępny, czyli jest niedostępna strona, albo chcecie się dodzwonić i mówi Wam, przepraszamy, ale na razie system jest zawieszony, to oznacza, że prawdopodobnie są jakieś prace robione, chyba że jakaś awaria jest systemu, w co wątpię. Natomiast wtedy są prowadzone prace systemu, czyli podgrywają jakieś nowe zmiany, siedzi jakiś zespół ludzi, którzy w tym momencie pracuje. Po wdrożeniu to nie jest koniec projektu. Na przykład wyobraźmy sobie, że robimy projekt Warszawskie Dni Informatyki i zakończeniem tego projektu nie będzie zorganizowanie tych wszystkich szkoleń, tego spotkania, tudzież zorganizowanie tych dwóch dni. I zakończenie projektu nie kończy się tutaj. Zakończenie projektu jest w momencie, kiedy będzie już zrobione rozliczenie. Tak więc nie łączmy, jeżeli byśmy prowadzili projekt o takim aspekcie, to nie łączmy końca projektu w momencie, kiedy wydarzy się dana inicjatywa. Musi być rozliczenie. I rozliczenie, tutaj kierownik projektu jest odpowiedzialny za całe rozliczenie. Chociaż często bywa, że ma jakiś swój zespół z
PMO, albo z rozliczeń, albo z jakiegoś innegokolwiek ciała, jakie mogliśmy nazwać, natomiast są jakieś osoby, które de facto rozliczają, ale to kierownik projektu, jak wszystko, co jest w projekcie, jest za to odpowiedzialny. Oczywiście może delegować pewne rzeczy, o czym powiemy sobie niebawem, natomiast rozliczenie jest bardzo ważne i to też jest na głowie kierownika projektu. Natomiast po rozliczeniach dobrze zrobić analizę strategiczną, ale to już robi biznes. Bardzo często te dwie części pierwsze są po stronie biznesu i one wchodzą do kolejnej idei. Czyli ten proces może się zapętlać w taki sposób, że mamy jakieś swoje, z angielskiego tak zwane outcomy, które nam mówią po projekcie, co było poprawnie, co się, znaczy dla zespołu, który to realizował, warto takie podsumowania robić sobie i nawet takie, jeżeli chodzi o kwestię komunikacyjną, kwestię organizacyjną, można poprawić sobie po takim projekcie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie biznesowe i analityczne, to mając później już efekty i wynik, ewentualnie już później wiedząc po takim projekcie, że na przykład zrobiliśmy takie wymagania, bo był okrojony budżet, natomiast już teraz niewiele potrzeba pieniędzy, żeby zrobić jakieś dodatkowe wymagania, które teraz wyleciały z tego zakresu, że tak powiem. Czyli w momencie, kiedy mamy zakres, mówimy sobie, że robimy dany zakres, ponieważ klient się decyduje, że chce ograniczyć swoje wdrożenie do kilku funkcjonalności, natomiast już ma świadomość, jaki jest koszt dodatkowych funkcjonalności. Tak więc to też można wykorzystać. Jeżeli chodzi o fazy projektu, to jest taki rysunek właśnie z metodyki PM Booka. Pokazuje, że na początku mamy fazę inicjacji, czyli poziom aktywności. Tak, ja studiowałem na Politechnice, sam robiłem ten wykres, natomiast bazowałem na metodyce PMP, która właśnie opisuje poszczególne fazy projektu. Czyli mamy procesy inicjujące, są to procesy, gdzie biznes właśnie wybiera kierownika projektu, między innymi. Na samym początku jest sama idea, że zróbmy coś, dopiero później wybierana jest osoba, kto to będzie robił. Tutaj są zbierane wymagania ogólnikowe, czyli takie wymagania, które jeszcze na etapie planowania są doprecyzowane przez zespół, przez biznes. Następnie mamy etap realizacji, tak więc aktywność jest bardzo duża na tym etapie, ponieważ tutaj angażujemy najwięcej osób w takich projektach informatycznych. Kosztem jest albo sprzęt, czy przeważnie kosztem to jest sprzęt, czyli cała infrastruktura, albo kosztem są ludzie, którzy pracują w tym projekcie. Dlatego też im więcej osób będzie zaangażowanych w ten projekt, i więcej będzie programistów, analityków, architektów, testerów, administratorów, to te wszystkie osoby tworzą koszt w projekcie tak naprawdę, bo my płacimy za ich czas, za ich wiedzę, kompetencje, ale taką jednostką bardzo często rozliczeń w projekcie jest tak zwany man days, czyli osobo dzień. Czyli mówimy, że wycena niektórych rzeczy jest podawana w osobodniach, czyli że jedna osoba będzie siedziała przez 8 godzin, czyli to jest jeden man days. No i następnie oczywiście są procesy zamykające i przez cały ten cały projekt, który toczy się, są procesy kontrolne. Natomiast tak jak widzicie na tym slajdzie oraz na następnym, jakbyśmy chcieli sobie zobaczyć, gdzie mamy najwięcej środków, czyli to, co powiedziałem de facto, jest przełożenie tego poprzedniego, tylko z akcentem na osoby, środki, budżety, w jakim momencie są wykorzystywane. Tak więc widzicie, że faza realizacji jest taką jedną z kluczowych tych faz. Tutaj może być najwięcej problemów, opóźnień, tematy są pozagnieżdżane między sobą. Jedna osoba musi skończyć programować, żeby druga osoba mogła to testować. W międzyczasie są również inne zadania do wykonania. Są administratorzy, którzy mają dany kod dostarczyć na wskazane środowisko. Czy to jest deweloperskie, to nie, bo deweloperskie mają deweloperzy na swoim komputerze, na swojej stacji. Natomiast na środowiska testowe, są kilka takich środowisk, na środowiska produkcyjne, czy też na środowiska, które wspierają produkcję. Tak więc tych rzeczy jest dużo. Natomiast jeżeli chodzi o to, który etap jest najważniejszy dla mnie, jako dla kierownika projektu, to bym powiedział, że etap planowania jest najważniejszy. Zauważcie, że jeżeli etap planowania, który jest, bo etap inicjowania jest bardzo często po stronie biznesu, tak więc biznes tutaj wybiera kierownika projektu. Na etapie planowania głównym mózgiem operacji jest kierownik projektu. Jeżeli on źle zaplanuje, a nie daj Boże, jeżeli nie zaplanuje, tylko powie jakoś to będzie,
to później będzie miał bardzo dużo problemów na etapie realizacji. Jeżeli nie poukłada sobie tych klocków po kolei, a o tych klockach będę za chwilę mówił, no to wtedy się okaże, że ten jego projekt nie trwa pół roku, tylko trwa rok czasu, nie kosztuje, nie wiem, 3 milionów, tylko kosztuje 7 milionów. Tak więc czasami, znaczy nie czasami, głównym problemem to oczywiście jest czas, natomiast dużo problemów można uniknąć poprzez dobre planowanie. Więc jeżeli chcecie robić jakiekolwiek projekty, czy to nawet jakieś swoje dla znajomych, czy w jakiejś organizacji studenckiej, czy robić już zawodowo, pamiętajcie, że dla Was bardzo ważnym etapem jest planowanie. Później dopiero wchodzi controlling, czyli kontrolowanie ludzi, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie, to mam taką propozycję, żeby przedstawię Wam, co wchodzi w plan projektu, żebyście wiedzieli, co to jest to planowanie, o czym trzeba pamiętać. To, co będzie dla Was interesujące, to sobie zapamiętacie. Nie będę wchodził bardzo szczegółowo w jakieś rzeczy, pokazywał Wam jakieś metody, tylko powiem Wam na tyle, na ile starczy mi czasu, poszczególne te etapy, które wchodzą do projektu. Aha, rzeczywiście, mam jeszcze jeden taki slajd, żeby Wam pokazać, jakie są aspekty w projekcie. Czyli jakbyśmy mieli jakiś sznurek, byśmy mieli kilka osób, które ciągną swoją własną stronę. I potem patrzymy, jak długo się wyciąga, Wam pokażę, o co mi chodzi. Jakby jedna osoba była czasem, druga jakością i tak dalej, to widzimy, że te rzeczy są u Ciebie uzależnione i tak należy to rozumieć. To jest coś, co normalnie jak się prowadzi projekt, ja o tym nie pamiętam, w takim sensie, że nie mam tego przed oczami cały czas. To jest coś tak, to jest taki standard i taka podstawa, którą jak zrobicie chociażby jeden projekt, to będziecie już wiedzieć, o co chodzi. Czyli te rzeczy są od Ciebie uzależnione. Jeżeli macie projekt, gdzie macie powiedziane, co jest w zakresie tego projektu, zrobienie 10 funkcjonalności w systemie, czyli to będzie miało wpływ na Wasz budżet. Powiedzmy, że każda funkcjonalność to jest po 10 dni pracy każdej osoby, więc już możecie sobie policzyć, jaki macie budżet. Jeżeli w międzyczasie ktoś do Was przyjdzie i powie, słuchaj, zamiast tych 10 chcemy 20, czy na przykład powie Wam, umówmy się, że zrobicie nam jeden raport, ale ten raport będzie miał 10 podraportów, to dla Was już to nie jest jeden raport, tylko to jest 10 raportów. Więc jeżeli Wam zakres ktoś w międzyczasie powiększy, no to wtedy zwiększy Wam się budżet. Wtedy będziecie potrzebować więcej osób i więcej czasu. Jeżeli macie zamiast jednego 10 raportów, to jest bardzo logiczne, prawda? Jeżeli mam mieć 10, no to wtedy potrzebuję mieć albo więcej ludzi, albo więcej czasu. Jeżeli mam czas, deadline mam nieprzekraczalny, no to w mojej odpowiedzialności jako kierownika zespołu jest trzymać zakres w ryzach. Znać podstawowe umowy, jakie są z klientem, jeżeli to jest praca wykonywana w ramach umowy ramowej, to ja muszę wiedzieć, jakie są produkty dostarczane. Żeby wiedzieć, co jest w zakresie tego projektu, a co nie jest w zakresie tego projektu. To jest taki aspekt, który fajnie, żebyście pamiętali o tym, że te rzeczy od siebie są uzależnione. Jeżeli będziecie starać się modyfikować jedną rzecz, to nie myślcie, że to nie będzie miało żadnego wpływu na inne. Oczywiście ryzyko tutaj, jakie jest, można powiedzieć, że trudno powiedzieć, że ryzyko jest uzależnione od zakresu, ewentualnie od wielkości projektu. Im większy projekt ma więcej zależności, w tym większe ryzyko, że może jakiś efekt, jakiś jeden klocek wzdomina może się przewrócić i to będzie miało konsekwencje i wpływ na kolejne klocki w dominie. Jeżeli chodzi o jakość, można pisać kod na wiele sposobów. Możemy powiedzieć, że nie mamy budżetu, więc trochę schodzimy z jakości, bo bierzemy osoby, które są tak trochę, może do końca nie czują tego projektu albo są wzięte z innych projektów, chociaż znają technologię. Wtedy można powiedzieć, że jeżeli nie wyjaśnimy sobie, jakie jest standardy kodowania w tym systemie, to możemy mieć potem problem, więc kierownik projektu musi pamiętać o tej jakości i zaplanować sobie, ale o tym będę za chwilę mówił przy tym całym planie. Tak więc przechodząc dalej, czyli najważniejszy jest brak czasu. Znaczy największym takim problemem, oczywiście problem może być zakres, mogą być ryzyka, które się będą materializować. Natomiast głównym takim w codziennym aspekcie pracy kierownika projektu jest problem z czasem, że musimy coś zrobić i nam brakuje czasu. To są podstawy, o których będziemy rozmawiać, dlatego też pokażę Wam taki w skrócie taki zestawienie tych tematów i już do nich przechodzę.
To jest osoba, zaczynajcie z wizją końca. To znaczy, jak robicie jakiś projekt, zawsze zastanawiacie się, jak on będzie finalnie wyglądał. Jeżeli mówicie swojemu zespołowi, to też będzie potem w aspektach, jeżeli chodzi o motywację, zawsze starajcie się pokazać, ale słuchajcie, na koniec tego projektu pamiętajcie, że ta nasza praca ma swój cel, ma swój sens. Więc zawsze prezentujcie i zawsze miejcie w głowie efekt końcowy swojego projektu. Mówcie zespołowi, jaki jest efekt biznesowy. Jeżeli człowiek coś robi i nie wie w zasadzie po co, mam dodać te dwie funkcje, no to nie będzie czuł wartości, nie będzie zmotywowany, żeby to zrobić lepiej, szybciej, czy nie będzie miał też takiej satysfakcji w swojej pracy, którą będzie wykonywał. Okay? Dobra, przejdźmy do podstawowych rzeczy. Na początku to jest cel. Cel bardzo często jest definiowany przez biznes. On mówi konkretnie, co trzeba zrobić. On chce mieć system windykacyjny, na przykład. Rok temu wdrażałem system windykacyjny nowy właśnie w tej części fiksowej, czyli dla takiej starej telekomunikacji polskiej, obecnie nazywanej Orange. I tam mieliśmy jasno wyspecyfikowane, co wchodzi w ten system. Były cele wyspecyfikowane, cel projektu, czyli takie rzeczy mierzalne, które wiedzieliśmy, że jak go zakończymy, to w tym celu było napisane właśnie, w jakim czasie ma się wydarzyć ten projekt, jakie będą efekty końcowe, żeby go odebrać. Tak więc ogólnie, jeżeli tworzycie jakieś sobie cele, czy to osobiste, czy to zawodowe, to warto te cele tworzyć właśnie w taki sposób, żeby na końcu można było, żeby one były przejrzyste, wam mówiły konkretnie, co tam było wpisane i żebyście mieli również rzeczy, które mogą daną wiedzę zmodyfikować. Lepiej powiedzieć sobie, że przeczytam 5 książek, nawet o tematyce biznesowej w języku angielskim, niż powiedzieć sobie, że nauczę się języka angielskiego. Taki przykład, który teraz mi przyszedł do głowy. W takim sensie, że macie coś mierzalnego, możecie sobie to określić, w jakim czasie będziecie tego się uczyć, ile poświęcicie na to czasu, kiedy i wybrać taki cel, który będzie na miarę waszych możliwości. Czyli nie wybierać czegoś, co od razu wiecie, że to się nie uda. To taki cel was nie będzie motywował do pracy. I cel ma takie zadanie, że to jest takie bardzo wielkie spoiwo. I pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy zespół, to co powiedziałem przed chwilą, to bardzo ważne jest to, żeby wszyscy znali, jaki jest cel biznesowy tego. Że celem nie jest tylko to, żeby zrobić, nie na końcu zarobić, w sensie, że mamy z tego wynagrodzenie, tylko celem jest, żeby ten świat poprawić. Znaczy ja tak mam taki osobisty cel. I mi się to bardzo podoba. W momencie, kiedy prowadziłem projekty takie stricte bardziej biznesowe, obecnie prowadzę albo nowe systemy, albo robimy migrację z systemu A do systemu B. I to powoduje to, że wiemy, że ten system będzie bardziej przyjazny użytkownikowi i będzie szybciej działał, będzie mniej awaryjny. Natomiast jeżeli chodzi o... Naprawdę? 15 minut pokazali. Jejku, dobra. To chciałem wam tyle powiedzieć. Ale to nie moja wina. To dziękuję za taką informację, rzeczywiście. Dobrze, to będę się streszczał za tym. Zakres projektu, musimy określić, co jest w tym zakresie, co w tym zakresie nie jest. Czyli zakres wynika z tych wymagań, które daje nam klient. Założenia do planu, czyli wypisujemy sobie, tak jak widzicie, jakie są zależności między tymi projektami, co musi się wydarzyć wcześniej, jakie projekty, żebyśmy wiedzieli, jakie są zależności. Żebyśmy nie było tak, że biznes powie, dobrze, róbcie ten projekt, a w trakcie robienia powiemy w połowie implementacji, a przepraszam bardzo, ale żeby zrobić ten projekt, to w zasadzie potrzebujemy mieć jeszcze zrobione wszystkie formularze albo jakieś tam inne rzeczy, które potrzebują od biznesu. I wtedy możecie otrzymać odpowiedź, za miesiąc czasu wam to zrobimy. No tak, no dokładnie, taka jest rzeczywistość. Jeżeli tego nie zaadresujecie wcześniej, no to wtedy to jest wasz problem. My o tym nie wiedzieliśmy, dzisiaj się dowiaduję, więc naprawdę ze szczerą chęcią w ciągu miesiąca wam to dostarczymy. A wy za miesiąc musicie skończyć implementację. To jest zakres projektu. Harmonogram projektu to jest coś oczywiście, co się robi, czyli spisujemy zadania po kolei, jakie są. Mamy metodykę albo, która nam mówi o tym, że to jest Gantt, czyli znamy już konkretne zadania, mamy już zależności między tymi zadaniami, które muszą się wydarzyć, które muszą się skończyć o tym samym czasie. Jeżeli w dniu X chcemy przekazać cały kod do testów, no to musimy implementację w każdym obszarze musimy zakończyć do tego czasu. Nie możemy tego rozjechać, więc wszystkie zadania muszą się zakończyć w danym momencie. Jeżeli chodzi o WBS, no to jest takie podejście, że rozbijamy, przechodzimy sobie poziomy niżej, jeżeli chodzi o takie główne aspekty, rozbijając jakieś duże zadania na mniejsze.
W UBS się rozbija przeważnie do takiego momentu, aż będzie zadanie trwało nie dłużej niż tam 3 dni, w granicach 3 dni. Tak więc jeżeli jest zadanie, które trwa 2 tygodnie, to znaczy, że jeszcze można go rozbić. Jeżeli mi programista mówi, słuchaj, zrobię to przez 2 tygodnie, to ja mówię, dobrze, to ale co będziesz w tych 2 tygodniach robił? Pierwsze dni poświęcisz na co? Na czytanie dokumentacji, na jakieś tam analizy swoje. Dobra, to zróbmy tak, 2 dni masz na te rzeczy, co potem będziesz robił? No i po tych 2 dniach ja mogę z nim skontaktować się i potwierdzić sobie, czy on już to skończył, czy jeszcze nie. Rozbijam sobie to na te drobniejsze rzeczy, żeby nie było, że daję mu 2 tygodnie, przychodzę do niego po tygodniu, a on mówi mi, że on w zasadzie to dopiero zaczyna. Tak, bo jeszcze nie zaczął. Tak więc, no na przykład. Zasoby, w momencie, kiedy mam harmonogram, wiem, co trzeba zrobić, mam zakres, mam cel, mam harmonogram, to później mogę sobie zweryfikować, kogo ja potrzebuję, ilu potrzebuję osób, jak duży jest to projekt, ilu programistów, ilu testerów, czy wystarczy mi jeden administrator, czy będzie tyle pracy, że potrzebuję ich 2. Tak więc tutaj w tym aspekcie również sobie wyznaczam, kogo potrzebuję i na planie już od razu idę do tych kierowników zespołu, mówiąc do niego, słuchaj, potrzebuję od ciebie 2 programistów w Javie, albo potrzebuję w Perlu, albo potrzebuję 2 testerów, którzy znają taki system. I na tym etapie sobie zbieram ludzi i wiem, czy ja ten projekt zrobię w tym czasie, czy nie. Jeżeli ktoś mi powie, że mam człowieka, ale dopiero za miesiąc, no to ja już mam pewien problem, który muszę jakoś zarządzić. Wykupić na rynku osobę, wyskalować to, powiedzieć, że projekt jest bardzo ważny, inny mniej ważny projekt straci taką osobę, bo przyjdzie do mojego projektu. Tak więc potem decyzja jest wynoszona wyżej, decydujmy na takim komitecie sterującym, to dalej z tym robimy. Estymacje budżetowe projektu robimy na podstawie zakresu i na podstawie osób, które będziemy alokować. Tutaj jakby mamy później, już są pewne narzędzia, jak będziecie takim czym się zajmować, to poznacie. Każda organizacja ma takie swoje narzędzia do takiej estymacji budżetowej. Więc tutaj nie będę się na ten temat rozwodził, bo chciałbym naprawdę całą prezentację przejść. Jakość produktu to bardzo często są procesy opisane w firmie, że jak już zajmujemy się budowaniem systemów, implementacją, to znaczy, że już pracownicy w danej firmie mają swoje standardy. I czy to jest projekt jeden, czy drugi, no to oni już wiedzą, jak kodować w danym projekcie. I tutaj jakby nie wyważamy już drzwi, tylko bierzemy to, co jest gotowe, jeżeli to jest nowy projekt. Potwierdzamy sobie tylko i jako kierownik projektu muszę się zastanowić, jak tą jakość mam badać. Bo oprócz tego, że sobie ustalimy, powiesimy na ścianie standardy, no to ja muszę mieć pewność, weryfikując, zarządzając tym projektem, że to się dzieje naprawdę. Ryzyka w projekcie są bardzo ważne, ale to też jest taki temat, byśmy mogli drugą godzinę omówić sobie te ryzyka, jak nimi mitygować, czyli jak nimi zarządzać, jak sprawiać, żeby one były rozdystrybuowane do danej osoby. Bardzo ważne są takie aspekty jak opis ryzyka, jaki ma wpływ biznesowy na projekt, czy jak się ryzyko zmaterializuje, to projekt idzie do piachu, czy jak się zmaterializuje, no to wtedy mamy opóźnienie pół dnia. Czy jak się zmaterializuje, to są jakieś inne aspekty, które z tego wynikają. Jak to badać, to ryzyko? Jaka jest ważność biznesowa? Ważne chyba są też stosunki interpersonalne, żeby wiedzieć, który na przykład deweloper się nadaje do wykonania danego zadania. No tak, ale to w aspekcie ryzyka tego nie widzę. No, przy zasobach należy planować sobie zadania razem z kierownikiem danego zespołu, jak to zadanie jest skomplikowane i która osoba może to zrobić, pomimo tego, że mamy, jest w firmie, są różni specjaliści. Tak. Komunikacja w projekcie, jest to ustalenie sobie komunikacji, spotkań, w jaki sposób będziemy sobie komunikować i mówić o problemach, mówić o sukcesach, mówić o tym, jak będziemy ustalać sobie, kto jaką pracę wykonał. Tak więc komunikacja jest bardzo ważna, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest etap w projekcie obecnie, gdzie jesteśmy, czy ten kod już jest cały zakończony, bo ja jako na przykład bym był programistą, no to bym wiedział, że robię tylko swój wycinek, ale nie mam perspektywy przed sobą całej. A chciałbym wiedzieć, że ten projekt już trafił na testy i zaraz będę mógł otrzymywać jakieś błędy. Więc nie chciałbym się dowiedzieć dostając jakiś błąd w systemie, czy tam na maila, że jest jakiś problem, tylko chciałbym wiedzieć, że już od dzisiaj oni testują. Ja jestem gotowy, że może do mnie takie zgłoszenie przyjść, a nie jestem zajęty czymś totalnie innym, jestem pochłonięty, a oni mówią, że potrzebuję teraz ciebie na pół dnia, żeby jakiś problem przeanalizować. Tak powiem, nie mam czasu. Tak więc takie rzeczy są bardzo ważne i o tym właśnie jest komunikacja. Plan zamówień, to tylko wam zaznaczę, że jeżeli chodzi o zamawianie, jeżeli chodzi
kwestie rozliczania, kwestie finansowe są bardzo ważne dla kierownika projektu. Bardzo dużo reguluje dana firma, w której pracujecie, tak więc pewne są tam też uregulowania, które musicie poznać, prowadząc projekt. To jest jedna rzecz. Konkluzja jest taka, że w mojej perspektywie najważniejszy jest ten plan, który zrobicie. Natomiast w dalszej perspektywie jest realizacja tego planu i dostosowywanie go do realiów, czyli do tego, co się wydarzyło wczoraj, co się wydarzyło dzisiaj. Tak więc ten plan ciągle żyje. To nie jest tak, że zrobimy jeden plan, rozrysujemy sobie i mówimy, dobra, to teraz się spotkajmy za 3 miesiące i możemy sobie gratulować. On żyje ciągle. Gdyby tak nie było, to by nie była potrzebna rola kierownika projektu. To jest osoba, która ma plan, jest zadowolona, że ma plan i może brać się do pracy. Teraz przejdźmy do umiejętności menedżerskich. Mam czasu, 15 minut, nie? Jakoś tak pokazywałeś? Dobrze. Jest później jeszcze jakieś spotkanie? Profesjonalka. Dobrze. Jeżeli chodzi o umiejętności menedżerskie, czyli tak, wyobraźcie sobie, że mamy te umiejętności twarde, jeżeli chodzi o prowadzenie planu, przygotowanie wszystkich tych aspektów, o których powiedziałem. To jest jedna część osobowości kierownika projektu. Natomiast ona nie decyduje i nie definiuje osoby, która ma taki projekt prowadzić. Bardzo ważne są umiejętności interpersonalne. To, żebyście mieli umiejętność komunikacji z ludźmi, otwartość do ludzi, nie mieli jakichś barier, mogli się dostosować do każdej osoby. Pracujecie razem z biznesem, musicie być bardzo biznesowi, chodzić na spotkania, żeby zaprezentować im postęp, pokazujecie swój harmonogram, gdzie jesteście, więc takie umiejętności autoprezentacji będą bardzo potrzebne. Rozmawiacie również z biznesem jako z wymaganiami, znaczy z osobami, które dają wam wymagania. To są osoby, które, jeżeli to jest nowy system, to są sfrustrowane, że bardziej są tym, że nie tym, czego nie znają, tylko tym, co znają, a zaraz to utracą. Czyli jeżeli robimy migrację z systemu A do systemu B, no to oni są przywiązani do tego systemu, bo już wszystko tam wiedzą, a teraz będą, nie wiem, co jest w tym drugim systemie. Natomiast bardziej mnie to boli, że stracę tą wiedzę na temat tego systemu, który zaraz przestanie dalej istnieć. Więc też trzeba z tymi ludźmi potrafić się dogadać i porozumieć, zrozumieć ich problemy, jakie oni mają i potrafić się z nimi skomunikować i zrobić tak, żeby oni byli zadowoleni potem z tego nowego rozwiązania. Macie osoby, które są u was w projekcie, macie programistów, analityków, to są osoby o różnych specyfikach. Niektóre osoby, tak jak wiecie, nie wiem, chociażby moi koledzy ze studiów, ja wiem, którzy byli bardzo wybitnymi programistami, no to są osoby, które mają bardzo specyficzną swój, że tak powiem, interfejs komunikacji, czyli trzeba naprawdę do nich odpowiednio podejść, żeby z nimi się dogadać. Bez obrazy, bo tak jest moim zdaniem z każdą osobą. No tak, trzeba z nimi znaleźć ten wspólny język komunikacji, więc dla was bardzo ważne jest to, żeby być otwartym i żeby móc się porozumieć z daną osobą. Móc się dogadać z osobą jedną, jak i z osobą drugą. Jesteście takim, tak powiedziałem wcześniej, takim medium, żeby te wszystkie osoby połapać i żeby być razem w jednym zespole i żeby nie czuć się, że ktoś jest po stronie biznesu, czy jest ktoś po stronie IT. Mamy jeden projekt do zrobienia. Kolejny to jest przywództwo, czyli kierownik projektu jest taka osoba, w momencie, kiedy jest spotkanie i są jakieś emocje, a bardzo często niestety ludzie bazują na swoich emocjach i mówiąc merytorycznie przekazują jakieś negatywne jeszcze, czasami wbijając szpilkę swojemu koledze czy koleżance, że coś nie zostało tak zrobione. Nie merytorycznie, tylko gdzieś tam jakieś są różne aspekty, tak więc też trzeba potrafić umieć wyjść z takiego problemu, czyli użyć takiego swojego autorytetu na zasadzie, bym powiedział, takiego trochę stanowiska, że ja jestem od tego, żeby zorganizować spotkanie, zrobić agendę. Jeżeli widzę, że to idzie w jakimś kierunku, nie w takim, jakim powinno iść, idziemy w dyskusję niemerytoryczną, to moim zadaniem jest ucięcie tego powiedzenia, przepraszam bardzo, ale chcę wrócić do naszego spotkania, bo mamy jeszcze mało czasu, a musimy je zakończyć. A to nie jest temat tego naszego spotkania dzisiaj. I później spotykamy się już. Czasami to jest na spotkaniu, czasami jest to po fakcie. Spotykamy się, żeby wyjaśnić sobie pewne kwestie, które są w zespole, które się wydarzyły. Negocjacje. To jest właśnie negocjacje, które prowadzicie i to na różnym szczeblu. I jest bardzo dobra zasada wygrany-wygrany, czyli taka zasada, gdzie ja prowadzę negocjacje tak, czyli rozmowy, żeby kiedy się spieramy jakąś jedną rzecz, to żeby szukać rozwiązania, które mnie zadowoli i zadowoli drugą stronę. Jeżeli wygram takie negocjacje, gdzie ja będę wygrany, a druga osoba będzie przegrana, to może się okazać, że biznes powie, fajnie, projekt wdrążyliście, dziękuję wam bardzo,
ale przy kolejnym projekcie chcielibyśmy nie z Pawłem, tylko z kimś innym spracować, bo wiemy, że z nim jest bardzo trudno się dogadać, na przykład, nie? I wtedy no, projekt jest wdrożony, natomiast ludzie są niezadowoleni, bo czują, że nie wygrali niczego przy tym projekcie. Czyli żeby nie było takiej sytuacji, że wy macie zabawki wszystkie, a druga osoba płacze i już w przyszłości nie chce z wami współpracować, to zastanówcie się, jak dojść do takiego kompromisu, kiedy jesteście razem, jesteście wygrani. To wam daje taką płaszczyznę również dalszej współpracy i przy kolejnym projekcie, jak się zobaczycie, to będziecie się cieszyć, że możecie ze sobą porozmawiać, w przerwie pójść na lunch i porozmawiać sobie o jakichś innych rzeczach, nie tylko biznesowych, co też jest bardzo ważne w pracy, że nie jesteśmy komputerami. I pamiętajcie, że każda osoba, z którą rozmawiacie, ma za sobą wiele innych osób, które robią nacisk na tą osobę, że te rzeczy są bardzo ważne, te wymagania są ważne, więc jeżeli wy przeforsujecie swoje wymaganie, to ta osoba na przykład może potem już nie pracować w tej firmie, bo powiedzą, nie nadajesz się, bo wysłaliśmy ciebie na jakąś rozmowę i nie udało ci się czegoś uzyskać, więc też miejcie ten aspekt, że oprócz tego, że wy macie osoby, które od was czegoś wymagają, to druga osoba też ma takie same, ma taką samą perspektywę i takie samo środowisko. No tak, 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 oczywiście. To jest wsparcie takie, że ale te osoby, które stoją za tobą? No tak, no bo to jest twój zespół, który cię z jednej strony wymaga, to są twoje przełożenie, ewentualnie, którzy wymagają jakieś, mają pewne wyobrażenia na temat jakby efektów końcowych, ale też są osoby, które mogą was wspierać merytorycznie, wspierać w różny inny sposób. Jeżeli chodzi o konflikty, to właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli coś się wydarzy w zespole, to pamiętajcie, że nie możecie tego zostawić. Nie możecie zostawić jakiejś sytuacji niedopowiedzianej. Oczywiście nie mówię, żeby rozgrzebywać jakiś problem między dwoma osobami, jakiś interpersonalny, przy 15 osobach, bo to popsuje morale. Trzeba to zakończyć w danej sytuacji, się spotkać później po fakcie i pogadać sobie w ogóle chłopaki albo dziewczyny, o co wam chodzi. Wyjaśnijmy, bo ja nie chcę, żeby w moim zespole, i macie takie prawo powiedzieć, ja nie chcę, żeby w moim zespole była taka atmosfera. Jeżeli nie możecie się dogadać, no to na tej płaszczyźnie, na której my pracujemy, ja was bardzo proszę, żebyście skupmy się na tych, na kwestiach merytorycznych. I zaangażowanie, motywacja. To chodzi o taką wiarę w projekt, że to się wydarzy, że słuchajcie, pracujemy, to się wydarzy, że potrzebuję was. Jeżeli kierownik projektu będzie osobą taką rozlazłą i powie, no nie ma znaczenia, zrobię ci to na piątek, no dobra, okej, okay. Na poniedziałek, no spoko. Słuchaj, nie zrobiłem tego jeszcze, no dobra, to przecież ten projekt taki ważny nie jest. No to taka osoba, no to, dobra, to wiesz co, to spadaj, nic ci nie zrobię. Dobra. Mam już informację i na ostatnie pytanie, jakie mam, to czy kierownik projektu powinien być merytoryczny. Pamiętajcie, że wy zarządzacie daną wiedzą, znaczy poprzez weryfikację zarządzacie poprzez weryfikację tego, co jest robione. Możecie wziąć jakąś osobę merytoryczną, żeby jej oddelegować, żeby sprawdziła merytorycznie. Czyli kierownik projektu nie musi być osoba. I na początku przychodząc do danej firmy, jeszcze minuta, przychodząc do danej firmy, w pierwszym waszym największym aspektem moim zdaniem będzie, żeby poznać ludzi, poznać odpowiedzialność, którą dane osoby mają, obszary, jakie są w firmie, jak to jest zbudowane, jeżeli to jest jakaś nowa branża, żebyście wiedzieli, gdzie w razie problemu pójść do jakiej osoby. Oczywiście w wolnym czasie, jaki macie, jeżeli prowadzicie projekt i macie chwilę oddechu, zorganizujcie sobie wewnętrznie albo poproście swoich analityków, żeby oni wam opowiedzieli o takich już takich bebechach merytorycznych, jak ten system jest skomunikowany, jak idzie komunikacja. To wam ułatwi później ewentualną rozmowę z biznesem, żeby wyjaśnić na bieżąco, jak się was biznes zapyta, a gdybyśmy chcieli rozbudować, to mniej więcej jaka jest cena? I macie dwie opcje. Albo wiecie, im odpowiecie, albo powiecie, dobra, dobre pytania, sobie zapiszę to i jutro wam odpowiem. I wtedy ja idę do takiego zespołu merytorycznego i zadaję to pytanie, zbieram odpowiedzi, potem przedstawiam to klientowi. Więc de facto wy jesteście jako kierownicy projektu od tego, żeby zarządzać tym projektem, a nie żeby badać i wchodzić w szczegóły każdego aspektu, czyli jak to testować, jak to implementować, a jak to jest, jaka to jest technologia. To tyle. Zatem, tak jak mówiłem, jest tych aspektów wiele. Mam nadzieję, że trochę wam wyjaśniłem, jak to działa. No niestety nie mamy czasu na pytania, aczkolwiek były w trakcie. Tak więc dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy ślicznie panu Pawłowi, jak również firmie Asseco Poland, naszemu diamentowemu sponsorowi.